To mi jak Kamil Bednarek brzmiał. Jak tego nie odgadniesz, nie? Witajcie, tutaj Kamcio z Candy Freestylers, a dzisiaj wracamy do serii Moja siostra versus polski rap, ale mierzysz się ze mną. Też no. Mi będziesz zadawała piosenki. Dobra. No wracamy do tej formy. Pierwsze odcinki z tej serii tak wyglądały. Dobra. Dopiero później ciebie męczyłem tylko. Więc już na początku zostawcie łapeczki w górę. 2000 będziemy zadowoleni. Subskrybujcie kanał. 4 filmy w tygodniu, więc warto. Pamiętajcie o Instagramach. Instagram Darii. Jeśli ją zaobserwujesz, otrzymasz spam like na profilu, więc warto. A tutaj mój Instagram follow równa się spam lajków. W komentarzu napiszcie coś ciekawego, na przykład ulubionego rapera. O, tego nie wiem. Napiszcie ulubionego rapera, ulubionego artystę. Ja będę przyczepiał serduszka, a teraz już zapraszam do oglądania. Okej, Daria. Aha, ty Instastory robisz. Jeśli chcecie zobaczyć to Instastory, to wpadajcie na Instagrama, link w opisie. A już przechodzę do wytłumaczenia zasad. 5 piosenek ty mi zadajesz, ja tobie. Robiłem to dzisiaj szybko, żeby odcinek nie był za długi. I po prostu zobaczymy, kto wygra. Prawa tego odcinka są takie, że ja ci zadaję w miarę łatwe i popularne piosenki, a ty mi zadajesz trudne. Byle co. Dobra. Wchodzisz po prostu w polski rap, w jakiegoś danego artystę, wyszukujesz byle co. I tak musi być rap. Dobrze. Musi być polski rap. Dobrze. Lecimy. Okej, czas na pierwszą piosenkę. Najpierw zadamy Darii w miarę łatwą, popularną. Kojarzysz? Mi to kiedyś zadawałeś. No i widzisz, i powinnaś mieć tę piosenkę jako as w rękawie, że odpowiadasz od razu i masz jeden punkt. BDOS, okej. Okay. Tak. To będzie pół punkta w takim razie, zróbmy tak. Nie znasz tytułu. No nie, to nie będzie chyba. Jak byliśmy w Kołobrzegu na wakacjach, to wyszło wtedy. Szybciej, szybciej. Bo to ma być szybki odcinek. 10 piosenek dobra, będzie. Dobra, i tak utniesz. BDOS, FPS. Tonę w twoim ciele. Może dziś nie zrobię nic głupiego, chociaż nie wiem. A faktycznie. Dokładnie. Czas na ciebie, więc. Dobra, to już. Tak? Od początku? No. No nie mam słów jeszcze. No zaraz będzie. No ale to czemu od początku mi piszesz? Zatrzymaj. Zatrzymaj. Jezu, mówiłem polski rap. No, sam mi to zadawałeś. Kamerzysta, czyli mam pół punkta, ale teraz jakie to są nazwy, to jest dla mnie zagadka. Venom. Nie. Hellboy, kurde, no nie wymyśliłbym tak na szybko. Mała mi mówi, zamknij wszystkim ryj. Ona patrzy na mnie teraz, zapierdala mi marzenia. To już nawet nie jest to, trzymam ci wszystko i bronią. Wow. No pewnie tak, dobra, to pół punkta do pół punkta. No niechże będzie, lecimy więc do kolejnej rundy. No słuchaj. Kalifornia? Nie wiem, czekam na odpowiedź. Popularne piosenki, popularnych twórców. Tyle zaangażowania. Dobra, Kalifornia. A kto śpiewa? White? Na pewno? Tak. Ostatecznie? No. Półtora do pół, o kurde. O, dobra, to White, tak? Dała radę. Pierowska, niech butelka nie ma końca. Ze mną będzie zachód słońca i Kalifornia. Tak, White 2-1-5, Kalifornia. Daria teraz szuka piosenki, którą chce mi zadać, więc jest to idealny moment, żeby zaprosić was do gry Football Team. Jest to jedyna gra, w którą możecie ze mną zagrać. Gra przeglądarkowa, piłkarska. Łatwo się do niej zarejestrować, ponieważ na przykład za pomocą Facebooka, a jeśli zarejestrujesz się z pierwszego linku w opisie, tego mojego, to otrzymasz dodatkowe 200 punktów energii na start, więc warto. A przy okazji możesz dołączyć do mojego klubu Skillerzy Candy. Gramy razem przeciwko innym graczom, którzy grają w tę grę, przeciwko innym youtuberom, którzy grają w tę grę. No warto dołączyć. Zapraszam cię serdecznie, żeby razem pograć. Link w opisie. Mam nadzieję, że to może być. Okej. Zatrzymaj, już wiem. Kękę wyjebane tak mocno. Wyjebane tak mocno, że mnie nie możesz nie kochać. Koncerty nasze, pytasz o mnie, pytaj, patrzysz o kotka. A więc półtora punktu do półtora punktu, ale głupio mi się to liczy. Lecimy więc do kolejnej rundy. Trzecia runda, na szybciutko. Trzeba robić hajsy, budować dom, a na koncercie może znaleźć jedną z żon. Chciałbym ci powiedzieć już, że się mocno zmieniłem. Dziś nie umiałbym tak kłamać, żeby być z tobą na siłę. No to będzie Filipek. Okej,
to niech będzie, że dwa punkty już masz. Okay. No nie chcę ci podpowiadać nic, bo będziesz wiedziała, nie chcę cię naprowadzać. To będzie albo życie jest piękne, albo no make-up. To wybierz jedno. Ale jest któryś z tych? Nie. Nie? Nie. Ty nie jesteś któryś z tych? Nie. Decyzja, Daria. Dobra, no make-up. Najpopularniejsza jego piosenka z Tymkiem. Nadal nie wiesz? Ale mam inę. Dementor. Siedzę po drugiej stronie rzeki, śledzi mnie dementor. Wciągają mnie nałogi, aj, nie zapomnisz jedną. To był dementor? To był dementor. Siedzę po drugiej stronie rzeki, śledzi mnie dementor. Dobra, a więc w tym momencie dwa punkty, bo zgadłaś Filipka, więc masz pół punkta. Ja mam półtora i lecimy do mnie. Możesz to znać, ale wątpię, bo to dziwne strasznie. Ogólnie to powiedziałem Darii, że czemu mi puszcza Kenkiego, którego słucham często i piosenka, która ma ponad 30 milionów wyświetleń, jeśli ma mi trudne zadawać. Zobaczmy co teraz. Tylko game. Na pewno to jest BDS, więc mam dwa punkty. Na ficie. O proszę, albo Reto z BDS-em wtedy, albo BTO z BDS-em wtedy. Kurde, no nie znam tytułu, powiem ci, że to będzie, kiedyś dałem taki tytuł na tym odcinku z Marszfanem chyba, ale też go nie pamiętam, no nie, no poddam się. Dobra, to BDS. To jest biała, speed BDS, patrzcie. Ej, kurde, rzeczywiście. Opluję to powiesz, że deszcz, bo ja nie dostałeś od starych. Całą mafią robię chleb, większy niż dostałeś od starych. Ej, rzeczywiście, miałem nawet tą piosenkę w piosenkach w prawdziwym życiu, gdy zaczynaliśmy tę serię. Tak? No. No to nic, 2-2 i lecimy jeszcze do czwartej rundy, a będzie jeszcze piąta runda. Daria, prościutkie. Wyszywy z miasta, które nie ma żadnej perspektywy. Tylko przejść przez kryzys, tylko ściepę bliźni. Tylko dobra żona, bez szybsza niż Wizji. Weź to skończ albo zabij mnie. To jest Half Dead chyba, bo no tak, to wiem, ale nie wiem co to śpiewa. O proszę, co to ma być? Dziwne, nie? Długo go nie było chyba. Dobra, i dlatego to ja powiem, Reto. I zapomnieli, tylko? Ale w tym momencie śpiewał Reto? Ja nie powiem, czy tylko tę piosenkę jest Reto. Tam po prostu Reto. No to kurde, no to punkt muszę ci dać? Musisz dać. No bo w tym momencie śpiewał Quavo na fidę. Dobra, no to ja nie powiedziałam, że w tym momencie, tak? Powiedziałam, że ogólnie. Czyli powiem, masz 3 punkty. Mój dance makam. Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umiem walca na palcach. No to ja muszę się odbić, lecimy. No tak, mało znane może być, więc puszczaj. Borikson? No. Walkman. Nie znam tytułu, ale słyszałem Walkman. Nie, ale mogę ci dać podpowiedź, że było tam to słowo. Kurde, serio tak się nie słuchałem. Wiem, że Borikson. Nie no, nie wiem. Nic. Nic? Nic. No nie. Pamiętasz jak kradłeś 100 tulipanów z ronda na Żytniej? Na rękach masz kilka starych śladów po nożu i brzytwie. To ma niecałe 4 miliony. Borikson nic. Ej, no kto zna tę piosenkę, to pisze w komentarzu, szacun dla niego. 3,5 do... nie, 3. Ja mam 3, ty masz 2. A ja mam 2,5. 2,5, tak. Bo za Boriksona. Lecimy więc do ostatniej rundy, która nam rozstrzygnie po prostu, kto wygrywa tę rywalizację. Ostatnia runda. Muszę dać popularną piosenkę, ale możliwe, że będzie się jej nie kojarzyła. Które ci zostawię, żebyś pomyślała. Dobra, nie wiem kto to śpiewa, ale to może być Stuku Puku. Tak? Tak mi się wydaje, że to będzie ten, to będzie to. I kto to tam, to nie wiem, to jest ZH, nie? Nie, nie, nie ma czegoś takiego, ale ZH coś. No to ja nie wiem, no. Nie wiesz, czyli Stuku Puku. To mnie utrzymuje przy życiu, ponieważ pół punkta ma, ale ci zdziwiłem się, że ona powie, że to jest Chillwagon, ale nie zna tytułu. Jezus, ale wstyd. Bo tam był Żabson. Stukuję. Bo tam był Żabson. I specjalnie ci puściłem Zetkę, żebyś pokojarzyła, że jest dwóch raperów i że o kurde, no, bo ale ten... co to jest ten? Ja myślałem, że ona powie, że to jest. No wcześniej był Żabson. Ja myślałem, że ona powie, że Żabson albo i za to będzie miała pół punktu, ale że nie będzie wiedziała, że to jest Stuku Puku. Skąd ty wiedziałaś? Wykręciłem w chuj tu wozu, wykonałem sporo ruchów. No bo to jest
refrenie to jest, nie? I to jest zbyt... Ale jaja, no dobrze, chyba po bicie, po melodii rozpoznałaś. Czyli w tym momencie masz 3,5 punkta, a ja mam 2,5 punkta, czyli jedynie mogę zremisować. Nie zremisuję. Ja pierdzielę. Skupienie, koncentracja. To mi się wydaje, że ty... Bardziej myślisz, to nie jest 10 sekund, tylko połowę piosenki masz puszczać. 1,30. Co? No, to co to jest? Miał być polski rap. On jest raperem. Ale głośniej tu. To mi jak Kamil Bednarek brzmiał. Jak tego nie odgadniesz, nie? Co ty się... No nie, dobra. Jakiś bestial Don Guralesco, nie? Nie. Czekaj. Poddech. Ale gówno. Poddech się? No co się śmiejesz? Reto? No mów, musisz ostatnio coś powiedzieć. Ale to był taki głos. No to ja powiem Reto. No dobrze, no i właśnie śmiałam się dlatego, że przecież mi powiedziałeś, że mam ci puścić Ej, Reto. Ale nie znam piosenki kompletnie, co to jest? Sen. Na samym początku było. Braknie twój, wszystkie plany zceli chuj. Nawet jeśli nie chcesz, przyjdzie moment, że już będziesz musiał chwycić szyję swą, dwie ręce, by przywitać Morfeusa. Pierwszy raz słyszysz tę piosenkę, jak jakaś ballada. Ale to znaczy, że i tak wygrałaś. No tak. Czyli 2,5-3. Tak. Co? Dobra, więc wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Daria, gratuluję, ale będzie rewanż. Myślę, że oni zdecydują, że będą chcieli rewanżu. 2000 łapeczek w górę i będziemy zadowoleni i nagrywamy kolejne części. Subskrybujcie kanał, 4 filmy w tygodniu. No i bądźcie aktywni. Subskrybujcie, my nie będziemy was zawodzić. Będziemy dodawać regularnie odcinki i się starać przy nich przekazywać wam pozytywną energię wraz z nią. No i Instagram Darii, jeśli ją zaobserwujesz, otrzymasz spam lajków na profilu. Mój Instagram, ta sama zasada, follow równa się spam lajków. Na obu Instagramach fajne fotki, obserwujcie, my się z wami żegnamy. W komentarzu piszcie ulubionego rapera, przybijam piątki i przyczepiam serduszka. Siemano. Pa.